Dobry wieczór Państwu. A, mikrofon. Dobry wieczór Państwu. I witam serdecznie na kolejnym wykładzie z Corpus Paulinum. Ostatnio, w zeszłym miesiącu, spotkaliśmy się z Pawłem jako autorem żydowskim. To, co w tym tytule tego wykładu na drugi rok od samego początku widnieje, czyli Paweł, Żyd, Grek, Chrześcijanin. To, co na początku było tylko zapowiedzią tego, co teraz, gdy omawialiśmy jeszcze listy, gdy kończyliśmy list do Hebrajczyków, od zeszłego wykładu, przez dzisiejsze aż do kolejnego, będziemy zajmowali się Pawłem trochę z takiej perspektywy oddalonej, takim rzutem trochę z lotu ptaka. Spojrzymy na wszystkie listy. Ostatnio spojrzeliśmy na wszystkie listy w kontekście żydowskim. Tam wymieniliśmy te kilka metod egzegezy żydowskiej, do których dzisiaj też się odrobinę odwołam. I pokazaliśmy go, mam nadzieję, że to się udało, jako autora na wskroś żydowskiego, który myśli jak Żyd, bo jest wykształcony jak Żyd. O tym wykształceniu wiemy. Dzisiaj rzecz odrobinę trudniejsza, a nawet dużo trudniejsza. Dlatego, że zaczynamy podejść do świętego Pawła jako do pisarza greckiego. Czyli ten z tytułu już nie Żyd, ale teraz Grek. Czy święty Paweł jest Grekiem? Oczywiście nie. Czy święty Paweł pisze jak pisarz grecki? Tutaj pytanie należałoby pozostawić na razie otwarte. Czy tak, czy nie? Czy powiedzieć o Pawle, że jest Grekiem, jeśli chodzi o sposób pisania, to za dużo? Niech to będzie do ocenienia już nie tylko przeze mnie, ale przez Państwa po wysłuchaniu dzisiejszego wykładu i kolejnego. Niech Państwo widzą jeden z dwóch. Dzisiaj zaczynamy ten temat trochę może niecodziennie i trochę naokoło. Dlatego, że zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, żeby pokazać pewną płynność między Pawłem jako Żydem, a Pawłem jako Grekiem. I oczywiście dojdziemy do potencjalnych aluzji do tekstów klasycznych, do tekstów pisanych po grecku przez nieżydów, czyli przez ludzi schelenizowanych, ale to dopiero za miesiąc, to w tym wykładzie czerwcowym. Dzisiaj, żeby pokazać pewne przejście między żydostwem Pawła a myślą grecką, będę chciał odwołać się do kwestii intertekstualności i nawiązań potencjalnych świętego Pawła do Księgi Mądrości. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że jak patrzymy na te metody egzegezy żydowskiej, chociażby te 7 metod Hillela, o których ostatnio mówiłem, między innymi ta Gezera Szawa, która jest najbardziej popularna, najczęściej obok Kalba Homer, pokazywana na tekstach Pawła, to co zrobiliśmy też w zeszłym miesiącu, zadajemy sobie pytanie, czy nasze dzisiejsze czytanie listów Pawła może być czytaniem w świetle współczesnej teorii literatury. To, co robiliśmy ostatnio, było czymś historycznym. Widzieliśmy Pawła jako autora piszącego 2000 lat temu z hakiem, czy bez haka tak naprawdę, niecałe 2000 lat temu, który jest Żydem i korzysta z metod egzegezy żydowskiej używanych w tamtym czasie. Co wydaje się jak najbardziej uprawomocnione historycznie. Wiemy o tych metodach, one są opisane w tekstach rabinicznych, nawet jeśli późniejszych. Przykładamy je do świętego Pawła. Mamy metodę starożytną, którą widzimy w tekście starożytnym. Czy możemy spojrzeć na świętego Pawła okiem dzisiejszego literaturoznawcy? Czyli okiem między innymi intertekstualisty. Wydaje mi się, że tak. Dlatego, że jesteśmy czytelnikiem dzisiejszym. Jeśli my odtwarzamy z listów Pawła starożytną metodę egzegezy, to dlaczego by nie spojrzeć współczesnym trendem egzegetycznym, a taki od przynajmniej lat 60. XX wieku aż do dzisiaj, gdy mówię o intertekstualizmie, jest, żeby w tym świetle zobaczyć, jak święty Paweł, no właśnie, będzie pisarzem greckim, albo szerzej, moglibyśmy powiedzieć, do tego mam nadzieję uda mi się dojść, pisarzem, po prostu pisarzem, jako takim. Czyli człowiekiem, który będzie odwoływał się do innych tekstów, tekstów rozumianych wąsko, czyli tekstów literatury, tekstów pisanych, albo tekstów rozumianych szeroko, jako tekstu kultury, w co możemy włączyć praktycznie wszystko. Jako przykład
do pokazania takiej praktyki w świetle współczesnego patrzenia, czyli przez pryzmat intertekstualności, dotkniemy listu do Rzymian, jego drugiego rozdziału i pierwszego też, żeby pokazać, w jaki sposób święty Paweł, no właśnie, pisze po grecku, ale nie tylko w kwestii języka. Pisze po grecku jako autor, który odwołuje się do tekstów pisanych w świecie helenistycznym. Ale tak jak mówiłem, żeby to przejście między Żydem a Grekiem było płynne, weźmiemy Księgę Mądrości. Czyli tekst tak helenistyczny, pisany w Aleksandrii, kiedy to jeszcze powiemy, ale tekst pisany przez Żyda. O tym jesteśmy przekonani. Czyli mamy pewną tranzycję między tekstami egzegezą żydowską, co pokazaliśmy ostatnio, między nawiązaniami do tekstów helenistycznych i filozofii helenistycznej, czy greckiej szerzej. O tym będzie następnym razem. A dzisiaj tym zwornikiem będzie helenistyczna, pisana przez Żyda, Księga Mądrości. Pokazana w świetle współczesnej teorii literatury, czyli w tym przypadku intertekstualizmu, który opowie nam o intertekstualności, co mam nadzieję, że też będzie pewnym zwornikiem między pewną metodologią egzegezy, na czym się głównie skupiłem ostatnio, pokazując te wszystkie metody świętego Pawła, a tym, co będzie też w następnym miesiącu, czyli tymi nawiązaniami na zasadzie intertekstu albo na zasadzie nawiązań, mówiąc prościej i szerzej, do literatury greckiej, już bez skupiania się na metodzie. Więc powiemy sobie kilka rzeczy dzisiaj. Na początku, o co w ogóle chodzi z tą intertekstualnością? Co ja mam na myśli, gdy mówię ta współczesna teoria literatury, a z niej wyjmuję jedną szpilkę z tego stosu siana i tą szpilką będzie intertekstualność, która też może być podzielona na wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Więc o co chodzi z intertekstualnością, to na początek. Żeby dać jakieś podwaliny metodologiczne pod to, co potem będziemy robić z tekstem. Potem dosłownie dwa słowa o tym, czy my dzisiaj, jako katolicy, możemy w ogóle tak do tekstu podchodzić. Czy to nie jest jakaś, już mówiąc językiem ostrym, aberracja tekstu, patrzeć na niego przez pryzmat głębokiego postmodernizmu, coś, co miałoby odrzeć. Postmodernizm chciał odzierać, intertekstualność też niejednokrotnie bywa widziana jako coś, co odziera z sensu. Czy my dzisiaj możemy tak patrzeć na tekst Pisma Świętego, a taki mamy przed sobą? I dla nas katolików to nie tylko tekst, ale właśnie też nie tylko pismo, ale i święte. Czy tak możemy robić? Dalej, zbliżając się do samego nawiązania potencjalnego świętego Pawła do Księgi Mądrości, czy to w ogóle jest możliwe historycznie? Czy święty Paweł mógł wziąć taką księgę, w cudzysłowie, na warsztat, czy mógł ją znać, gdzieś się z nią spotkać, żeby potem do niej nawiązać? Wreszcie, poza tą historycznością i tym, czy dla Pawła to jest, patrząc na Pawła, czy jest uprawomocnione powiedzenie, że on tak mógł czytać fragment Starego Testamentu, jeśli o takim w ogóle wtedy możemy powiedzieć, gdy Paweł pisze, przejdziemy do tekstów. I będzie to kilka tekstów. Po pierwsze, będzie to tekst z pierwszego rozdziału Listu do Rzymian od wersetów 18-32. Przeczytamy ten tekst w całości. Trzy takie dłuższe fragmenty dzisiaj wybrałem. Pierwszy to właśnie Rzymian 1:18-32, gdzie spojrzymy na kontekst Księgi Mądrości rozdziałów 13-14. Tu w całości nie będziemy czytać, ale wskażemy na to, co wydaje się najbardziej istotne. A potem dwa kolejne fragmenty, czyli Rzymian 2, tutaj tylko dwa wersety, 17 i 23, w kontekście Mądrości 2:16 i jeszcze trzeci tekst, taki tekst, który weźmiemy na warsztat, który będziemy analizować wspólnie tutaj dzisiaj, to Rzymian 2:12 i 21:32, cztery wersety, w kontekście jednego wersetu z Księgi Mądrości, Mądrości 2:12. Czyli drugi rozdział Listu do Rzymian w kontekście drugiego rozdziału Księgi Mądrości. I tak, będą to teksty rozpracowane dość technicznie, ale jako coś, co może być uprawomocnieniem takiej formy tego dzisiejszego wykładu, to mogę powiedzieć tylko tyle, że sygnalizowano mi jednokrotnie potrzebę tekstu.
bliskości tekstu. I dzisiaj zrobimy to w najbliższej formie tekstu, jednej z bliższych form tekstu, w jakiej możemy. Czyli na początku pokażę metodę z kontekstem, a potem będziemy już tylko na tekst patrzeć. Bardzo blisko w kontekście konkretnej metody, którą przedstawię. I spojrzymy tak blisko, jak to tylko możliwe, żeby na koniec wyciągnąć z tego wnioski. Żeby zadać sobie ważne pytania, czy to w ogóle ma sens. Jaki to ma sens i co my z tym tak naprawdę zrobimy? W jaki sposób takie czytanie, jeśli pójdziemy za tą argumentacją moją dzisiejszą, jest prawomocne, a uważam, że tak, może wzbogacić nasze czytanie świętego Pawła. A w ten sposób mam nadzieję, że na końcu za tą godzinę z hakiem postawimy już jasno i wyraźnie tą tezę, że święty Paweł jest pisarzem żydowskim, ale też pisarzem greckim w kontekście żydowskiej, przynajmniej po grecku i helenistycznej księgi mądrości, ale też, że jest pisarzem jako takim. Czyli człowiekiem, który czyta tekst i pisze teksty na nowo, w nowych kontekstach. Tyle tego drugiego wstępu. Żeby Państwo wiedzieli, co się będzie działo i że te rzeczy być może rzucane gdzieś wydawałoby się losowo, mają nas zaprowadzić do końca do możliwości przeczytania tekstu, a tekst do postawienia konkretnych pytań i próby odpowiedzi na nie. Więc o co chodzi z tą intertekstualnością? Słowo bardzo modne dzisiaj, wciąż w egzegezie biblijnej, nadużywane przez wielu, uważane za nadużywane. I to w ramach samej biblistyki. Ludzie mówią, że nadużywamy tego słowa, my bibliści, mówiąc, że wszystko to jest intertekstualność. Że intertekstualność, czyli dosłownie międzytekstowość, to taka wielka szuflada czy worek, wór, którego wszystko możemy zrzucić, co nam się wydaje podobne. Przykładem najlepszym może być odniesienie tej metody egzegezy żydowskiej, jednej z siedmiu reguł Hillela, czyli Gezera Szawa. To była ta metoda, ten sposób tłumaczenia tekstu, gdzie braliśmy dwa dowolne fragmenty Biblii, w którym pada ten sam termin. I na podstawie jednego terminu, który pada w dwóch różnych kontekstach, tłumaczymy jeden kontekst przez drugi. Czyli mamy niezrozumiały tekst w Księdze Rodzaju, gdzie pada termin A. Patrzymy na zupełnie inny tekst, dotyczący zupełnie czego innego w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie pada termin A, ten sam termin. I na podstawie zrozumienia tego tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa przenosimy znaczenie na tekst Księgi Rodzaju. I przykłady tego widzieliśmy ostatnio też u świętego Pawła, tutaj na przykładzie tej zabawy między Abrahamem i Dawidem. Tam chodziło o słowo sprawiedliwy. To jakoś tam pokazaliśmy, dotknęliśmy jeden termin, który pozwala na zestawienie skrajnie różnych tekstów. Czy dzisiaj coś takiego moglibyśmy nazwać intertekstualnością? Wydaje się, że z konkretnej perspektywy tak. Żeby móc coś nazwać intertekstualnością dzisiaj, tak naprawdę potrzebujemy definicji. A tych definicji pojawiło się bardzo wiele na przestrzeni ostatnich 80-70 lat. Zacznę od tych definicji, które były tworzone na gruncie literaturoznawstwa. Bo to nie bibliści ten termin wymyślili. Oni tylko go bardzo chętnie zaadaptowali na potrzeby biblistyki i zaczęli go używać. Znowu znajdzie się wiele tekstów, gdzie bibliści biblistom wytykają, że nie rozumieją tego terminu, używając go. Gdzie literaturoznawcy mówią innym, że nie rozumiecie, o czym w ogóle mówicie i używanie terminu jest sprzeczne. To pytanie, które postawiłem, czy my dzisiaj, jako katolicy, możemy używać teorii, która się zrodziła na gruncie głębokiego, tak naprawdę, zanegowania sensu, albo przynajmniej w tę stronę ewoluowała. A tu myślę o definicji Christevy. Żeby zacząć, przytoczę fragment tłumaczenia artykułu Jennego, gdzie pisze tak. Intertekstualność jest więc machiną wywołującą zamęt. Chodzi o to, żeby nie zostawić sensu w spokoju, by spiskować przeciw triumfowi kliszy przez zabiegi transformacyjne. To bardzo piękne zdanie.
które wydaje mi się, że dobrze oddaje to, co się wokół samego pojęcia intertekstualność działo i być może niejednokrotnie wciąż dzieje. Bo znajdziemy wiele definicji i dzisiaj postaram się kilka z tych definicji Państwu przedstawić, żeby zobaczyli Państwo, jak bardzo się te rzeczy mogą od siebie różnić. Na początek trzeba wziąć Julię Christevą, która jest twórczynią współczesnego terminu intertekstualność. Taka uwaga, intertekstualizm, a intertekstualność, żeby to też było jasne, różnica przez wielu jest wskazywana bardzo prosta. Intertekstualność to jest fenomen, który opisujemy teorią. Teoria to będzie intertekstualizm. Więc to, co Państwo widzą, intertekstualność to nie jest teoria, tylko fenomen, który opisujemy. Teoria dotycząca tego fenomenu to będzie izm na końcu. Ale my staramy się teraz zobaczyć, czym jest sam fenomen. Nas teoria na razie nie interesuje. Do tego przejdziemy w krótkich słowach. Nas na razie interesuje to, czym jest ten fenomen, jak go opisywano i w jaki sposób my możemy w tle tych opisów zobaczyć nasze Pismo Święte. Więc Julia Christeva pisała w 1968 roku i to jest jeden z tekstów z tomu dotyczącego strukturalizmu. Problemy strukturowania tekstu, to jest na polski przetłumaczone, i pisała tak. Tekstową interakcję, która wytwarza się wewnątrz jednego tekstu, nazywamy intertekstualnością. Bardzo prosta definicja. Kontynuuję. Dla podmiotu poznającego intertekstualność jest pojęciem, które wskazuje, w jaki sposób tekst odczytuje historię i umieszcza się w niej. Bardzo ogólna definicja, która pokazuje, że mamy interakcję tekstową w ramach jednego tekstu. Czyli tekst, który pisze, wchodzi w interakcję, atakuje, podnosi czy transformuje za tym, co tutaj było na slajdzie i pisał Jenny, zabiegi transformacyjne, inny tekst. To była bardzo prosta definicja, z której Christeva wyszła. W jej rozumieniu, potem, gdy wszyscy inni zaczęli o tym pisać, intertekstualność została posunięta do granic w nurcie tego myślenia postnowoczesnego, gdzie to my, jako czytelnicy, mamy prawo zobaczyć wszystko w tekście. Gdzie to, jak tekst do nas przemawia, jest ważniejsze niż sama intencja autora, który chce do nas tekstem przemówić. Więc dlatego od razu to zaznaczam, żeby pokazać, że ta definicja nie była statyczna, ona poszła w bardzo konkretną stronę, która była zanegowaniem sensu. Nie tylko atakiem sensu, gdzie atakujemy sens jednego tekstu innym tekstem, wchodzimy w polemikę, tekstowa interakcja się odbywa, żeby powiedzieć, co ja myślę. Na przykład ja, biblista, myślę coś o teorii innego biblisty, więc wchodzę w interakcję w swoim tekście, w swoim artykule, atakując, w cudzysłowie, albo atakując oczywiście tylko narzędziami naukowymi innego biblisty i pokazując, że się z nim nie zgadzam. Więc atakuję jego sens swoim sensem i nie pozostawiam tego sensu w spokoju. To miał na myśli Jen. Christeva ostatecznie zaczęła myśleć, tak przynajmniej z jej tekstów można wnioskować, że to, co autor miał na myśli, nie jest takie ważne. Że to my, subiektywni odbiorcy, atakujemy sens i wkładamy tam nasze znaczenie, nasze interakcje, nasz kontekst. Od razu tu zaznaczam, żeby ten piękny i pierwszy cytat z Christevy, tekstową interakcję, która wytwarza się wewnątrz jednego tekstu, nazywamy intertekstualnością, nie wziąć za ostateczną, bo tak nie było. To wszystko ewoluowało. Innym nazwiskiem, które Państwo widzą tutaj na tej małej mozaice, tej plamie, która się rozlewa, to jest cytat z Rolanda Barthesa, który pisał tak. Opisywał intertekstualność w następujący sposób. Jedną z dróg dekonstrukcji i rekonstrukcji, pisanej z myślnikiem, jest permutacja tekstów, strzępów tekstu, które istniały lub istnieją wokół analizowanego tekstu, a wreszcie w jego obrębie. Każdy tekst jest intertekstem. Inne teksty są w nim obecne na różnych jego poziomach, w formach dających się łatwiej bądź trudniej rozpoznać. Teksty należące do dawnej lub współczesnej mu kultury. Każdy tekst
jest nową tkaniną złożoną ze starych cytatów. Tutaj możemy zobaczyć to nawiązanie do etymologii słowa textus łacińskiego, gdzie chodzi o tą tkaninę, o te wątki, które się przeplatają. Ta tkanina będzie często metaforą, co ładnie pokazuje, że mamy wiele tekstów kultury, wiele dzieł starożytnych pisarzy. Weźmy chociażby wiele ksiąg biblijnych, tego co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. Niech każda będzie jedną nicią, którą wplatamy w naszą kanwę. Więc my haftujemy czyimiś nićmi nasz nowy tekst, żeby z tego powstał coś nowego. To będzie ta dekonstrukcja, gdzie jedną nić z Księgi Rodzaju wyciągniemy, jedną z Księgi Powtórzonego Prawa, inną z proroków, jeszcze jedną z psalmów. Teraz mi przyszedł do głowy ten przykład, o którym mówiłem ostatnio, gdzie święty Paweł tworzy tą katenę w liście do Rzymian w 5 rozdziale, która potem, jeśli Państwo pamiętają, weszła jako fragment psalmu 13-14, w zależności od numeracji Septuaginty czy Biblii Hebrajskiej, gdzie on z kilku psalmów i tekstów prorockich wyciąga po jednym wątku, po jednym zdaniu i splata z tego nową tkaninę. Tak piękną, że aż pisarze chrześcijańscy potem przenieśli ją na tekst samego psalmu, włączając ją ściśle w tamten tekst. Co będzie jeszcze inną formą materialnego intertekstualizmu, gdzie przenosimy tekst późniejszy do wcześniejszego. Więc to jest drugie ujęcie. Znowu bardzo piękne, barwne, które stara się opisać ten fenomen, to czym można, jak można skategoryzować intertekstualność. Jeszcze inny fragment to Jonathan Kaller. Tutaj już idziemy na grunt amerykański. Jak Państwo widzą, i Kristeva, ona jest autorką bułgarskiego pochodzenia, ale pisze po francusku i we Francji. Tak samo Barth. Zresztą wiadomo, że te szkoły strukturalizmu francuskiego są słynne i to dlatego tam się rodzą takie opisy tych teorii. Tam się będzie rodził termin intertekstualność czy intertekstualizm. Na gruncie amerykańskim Jonathan Kaller napisał w następujący sposób, próbując ująć ten fenomen. Intertekstualność jest nie tyle nazwą dla relacji między dziełem a określonymi wcześniejszymi tekstami, ile wskazaniem na uczestnictwo dzieła w pewnej przestrzeni wypowiedzeniowej i na jego odniesienia do kodów, które stanowią potencjalną formalizację tej przestrzeni. Troszkę gęstszy, bardziej techniczny tekst. Jeszcze raz go przeczytam. Intertekstualność jest nie tyle nazwą dla relacji między dziełem a określonymi wcześniejszymi tekstami, ile wskazaniem na uczestnictwo dzieła w pewnej przestrzeni wypowiedzeniowej i na jego odniesienia do kodów, które stanowią potencjalną formalizację tej przestrzeni. Czyli tutaj już trochę odchodzimy bardziej w stronę teorii. Już nie chodzi o jeden tekst, który bierze nić, czy włóczkę, czy cokolwiek z innego tekstu i wplata. Chodzi bardziej o pokazanie, że każdy tekst się porusza w konkretnej przestrzeni innych tekstów. Nie jest w stanie się wyrwać z niej. Spójrzmy na świętego Pawła. On nie jest w stanie się wyrwać ze swojej przestrzeni wypowiedzeniowej, ze swojej, powiedzielibyśmy, tego, co się sformalizuje w jego używaniu reguł egzegezy Hillela, bo on się w tym wychował. To jest jego przestrzeń wypowiedzi. I to jest przestrzeń, gdzie wzajemnie oddziaływują na siebie teksty. Już nie mówimy teraz o tym, że bierze święty Paweł kilka fragmentów z różnych miejsc Starego Testamentu, z Księgi Psalmów, czy Prorockiej, czy Przysłów i wplata w nową całość, tylko mówimy o tym, że porusza się tak w tych tekstach, że używając jednego terminu, on ma w tym terminie wszystko, co jest w tej konkretnej przestrzeni. Inną przestrzenią będzie inna kultura, do której on nie miałby dostępu. Czyli powiedzmy, nagle przenosimy się do Ameryki Południowej, gdzie są cywilizacje, mają swoje teksty. Paweł tego nie zna, to nie będzie jego przestrzeń, w której się wypowiada. A tutaj, w ramach Bliskiego Wschodu, a jak zobaczymy dzisiaj i za miesiąc, w przestrzeni helenistycznej, jest helenizowanej przestrzeni judaizmu i przestrzeni greckiej myśli, również. I jeszcze jedną definicję, jeszcze dwiema definicjami, ale jedną krótszą i długą, trochę bardziej opracowaną Państwa pomęczę. Laurent Genis
tak napisał, próbując zdefiniować intertekstualność. Proponujemy mówić o intertekstualności tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie uchwycić w tekście elementy ukształtowane wcześniej. Z wyjątkiem, ma się rozumieć, leksemów, niezależnie od poziomu ich strukturyzacji. Odróżnijmy to zjawisko od obecności w tekście jakiejś zwykłej aluzji lub reminiscencji, to znaczy każdorazowego zapożyczenia jednostki tekstowej wyjętej ze swego kontekstu i umieszczonej jako takiej w nowej syntagmie tekstowej w charakterze elementu paradygmatycznego. Znowu wpadamy w ten język teorii literatury, bo staramy się zdefiniować to, o co chodzi. Czyli znowu dla Żenego zwykłe nawiązanie, aluzja nie będzie jeszcze tym, co nazwijmy intertekstualność. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba świadomego, powiedzielibyśmy, nawiązania, na którym będziemy budowali. Wtedy Laurent Jeuny powie, że tak, to będzie intertekstualność. Zwykła aluzja w to się nie wliczy. Czyli jeśli święty Paweł powiedziałby, nawiązałby krótko do Abrahama, to by się nie liczyło. Jeśli weźmie Abrahama, przepracuje w plecie jako sprawiedliwego i na jego podstawie zbuduje coś, to już tak. I powiedzielibyśmy, że trochę tym tropem poszedł jeszcze inny francuski tradycjonalista, Gérard Genet, gdy on pisze też o intertekstualności. To oczywiste, każdy z nich jakąś definicję daje, taką czy inną, odbijając się od wcześniejszych i w ramach samej intertekstualności tej teorii, intertekstualizmu, tworząc tutaj intertekstualność, wzajemne nawiązania, zresztą teksty naukowe w niektórych z tych ujęć per se są takimi tekstami, gdzie mamy kilka zdań na stronie, a reszta to przepisy, czyli powiedzenie, skąd my wyciągamy te myśli. To, co teraz Państwu przedstawiam, jest spleceniem wielu tekstów w jeden tekst, niepisany, bo teraz opowiedziany. Hipertekstualność, już pominimy intertekstualność w ujęciu Żeneta, miałaby polegać na tym, że mamy dwa teksty, wcześniejszy i późniejszy. Hipotekst, czyli tekst pod, i hipertekst, tekst nad. Tekst hipo będzie wcześniejszy, oczywiście hipertekst późniejszy. Hipotekst jest, a hipertekst jest tym, co buduje na hipotekście. Czyli wyciąga konkretne fragmenty i na jego podstawie buduje swój tekst całościowy. Przykładem, który używa Żeneton, używa wielu przykładów w książce, niektórzy powiedzą niefortunnie zatytułowanej Palimpsesty, też na polski przetłumaczonej już od kilku lat, czy chyba jeszcze kilku, bo to był 2014 rok, więc jeszcze nie ma 10 lat, jest w miarę świeża ta rzecz, tłumaczenie na polski. Tak jak Kristeva była przetłumaczona, zresztą są wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, jeśli ktoś by był zainteresowany, tam są te książki dotyczące tej gałęzi literatury tłumaczone, między innymi tam wiele innych rzeczy też doskonałych jest tłumaczone. Więc on mówił, że żeby mówić o hipertekstualności, musi mieć całościowe przepracowanie. Jego przykładem naczelnym jest Ulysses Joyce'a, który przepracowuje Odyseję. Krok po kroku widzimy przepracowanie tego, co było pisane w starożytności, w Odysei, na czasy o wiele, wiele późniejsze. Niektórzy mówią, to wiem tylko ze słyszenia, bez przepisu niestety, że jego idea nie została odczytana. On wydawał Ulyssesa, jeśli dobrze pamiętam, w odcinkach. To było drukowane w gazecie. I potem musiał się wytłumaczyć z tego, co zrobił, bo jego idea nie została odczytana. Nie odczytano tego, że on idzie krokami Odyseusza, opisując swojego bohatera i taką mapę wręcz można narysować, gdzie każdy kolejny epizod Odyseusza jest przeniesiony na inne czasy, inne miasto i być może nawet ostatecznie, co już zależy od pewnych interpretacji, zupełnie inny wydźwięk powieści. I w takim ujęciu wielu, a przynajmniej część biblistów, patrzy dzisiaj na Biblię, twierdząc, że jeden tekst przepracowuje inny. Przykładem takiego przepracowania, jak niektórzy twierdzą, będzie na przykład przepracowanie Księgi Powtórzonego Prawa w Księdze Rodzaju. Coś, do czego prawdopodobnie raz czy drugi się już odwoływałem, gdzie Księga Rodzaju byłaby przepracowaniem wszystkiego, co było napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, tylko językiem bardziej uniwersalnym, bo tam jeszcze prawa nie ma.
Tam jeszcze nie ma sformalizowanego narodu Izraela, dopiero Księga Wyjścia będzie. Więc tam jeszcze można mówić do wszystkich językiem ogólnym, ogólniejszym. Takim, który dotyczy bardziej wszystkich, a nie jednego narodu. Czy to prawda? Istnieje z teorii lepiej lub gorzej argumentowana. To zostawiam tym, którzy chcą w taką teorię wniknąć, ją skomentować, skrytykować. Hipoteza, którą możemy postawić na potrzeby tego wykładu i nie tylko tego wykładu, jest taka, że święty Paweł przepracowuje Księgę Mądrości w swoim liście do Rzymu. Nie dotkniemy całościowego przepracowania, dotkniemy jednego rozdziału. Rozdziału drugiego listu do Rzymian, gdzie wątki się powtarzają. Które dwóch, pierwszego i drugiego. Pierwszy, a potem drugi, który kontynuuje nawiązanie do Księgi Mądrości. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać w jakiś sposób. Więc to, co dzisiaj będziemy robić, będzie oparte nie na tej głębokiej, tym florilegium tych cytatów, które zlepiłem w jeden, pokazując wielość definicji i różnych podejść. Od bardzo ogólnych, do tych, które wykluczają samo tekstualne nawiązanie, aż po Żeneta, który wymaga dla nazwy hipertekstualność przepracowania całego tekstu w innym tekście. My skupimy się na tekście, który jest obecny materialnie, być może jako aluzja, ale żeby to zrobić, potrzebujemy jeszcze odwołania do jakichś kryteriów. Do kryteriów konkretnych, które pokażą, czy w ogóle my możemy tak patrzeć na świętego Pawła, na gruncie biblistyki. I to jest moment, gdzie z tych nazwisk, tych kilku nazwisk wybranych, mam nadzieję, raczej przeglądowo niż arbitralnie, przechodzimy do biblistów. Richard Heiss jest biblistą. Tym, na którego napisał książkę Echoes of Scripture in the Letters of Paul, na której podstawie praktycznie zbudowana jest współczesna biblistyka, która opiera się na intertekstualizmie. Zbudowana na zasadzie odwołania do niego albo kontestacji Heissa, ale nie sposób nie odwołać się do niego. Jest to jedna z pierwszych książek, wydana w 1989 roku, czyli ponad 20 lat po tym, jak termin wypłynął we Francji dzięki Christevej. Napisana i od niej wszystko się w biblistyce, możemy powiedzieć, zaczęło konkretyzować, jeśli chodzi o opisywanie teorii. I on pisze w tym bardziej ogólnym duchu, tak jak Państwo widzą na slajdzie. Czyli ten dźwięk, dźwięk pisma pisanego przez wielkie P odbija się, wciąż mówi przez późniejsze teksty. I tutaj jest ten drugi nurt, przetwarza, transformuje wcześniejsze. Zobaczmy. Ta teoria, która jest jakoś postmodernistyczna, gdzie sens jest tym, co się tworzy w myśli odbiorcy, a nie tylko w myśli autora. Chociaż my też będziemy tak mówili, mówimy o Piśmie Świętym, czyli to trzeba całą hermeneutykę Pisma Świętego wyciągnąć i powiedzieć, że sens, coś więcej niż tylko zamierzenie autora. Sens, to co ostatnio wspominałem, dosłowny, sens pełniejszy, duchowy. Te wszystkie sensy my w Kościele widzimy. My widzimy też natchnienie Ducha Świętego, który każe nam patrzeć na Stary Testament przez pryzmat Nowego. Zaraz do tego dojdę. Więc powiedzenie, że późniejszy tekst przetwarza nam wcześniejszy, transformuje go, nie musi znaczyć od razu, że my arbitralnie wciskamy jakieś nowe rzeczy w to, co stare. Zaraz przejdę do tego, dlaczego na gruncie katolickim można tak powiedzieć i nie popadać w jakieś skrajności, które mogą być kojarzone z właśnie brakiem sensu, czy eizegezą zamiast egzegezy, czyli wkładaniem naszego rozumienia tekstu do tego, co jest napisane. Heiss jest bardzo użyteczny, dlatego że napisał 7 kryteriów. Trochę w połączeniu tam mieliśmy 7 reguł Hillela, ta 7 kryteriów, jakoś ta 7 się odbija, w ramach których możemy zmierzyć, czy to, na co patrzymy, może być nawiązanie. Potrzebujemy kryteriów, potrzebujemy metody, żeby to, co robimy, było jakkolwiek naukowe. Bo jeśli opieralibyśmy się na tym, że mi się wydaje, że tu jest nawiązanie, to byśmy popadli w takie wydawanie się i byśmy sobie na takim poziomie mogli rozmawiać, ale to nie jest coś, co można uargumentować. Jeśli mamy kryteria, te same kryteria wezmą dwie osoby, badając ten sam tekst, jeśli dojdą do takich samych wniosków, czy też podobnych, zniuansowanych, można powiedzieć powtarzalność, która jest wymagana dla jakiejkolwiek nauki, też humanistycznej.
gdzie nie możemy brać rzeczy znikąd i tak tworzyć nauki, bo to byłoby wysoce nienaukowe. On przedstawia następujące kryteria. Dostępność to pierwsze z kryteriów, czyli to kryterium, które każe nam zapytać, czy nasz autor miał dostęp do wcześniejszego tekstu. Czy Paweł, spójrzmy na ten przykład, pisząc list do Rzymian, mógł mieć dostęp do tekstu Księgi Mądrości? Bo jeśli odpowiedź będzie negatywna, na przykład dojdziemy do tego, że Księga Mądrości była napisana później, to jest to niemożliwe. Więc cały argument tak rozumianej intertekstualności upada. To nie może być świadome nawiązanie, bo tekstu jeszcze nie było. Albo tekst był za oceanem i nikt o nim nie wiedział. Drugie z kryteriów to głośność. Głośność, może lepiej to volume angielskie, które pokazuje też pewną objętość, jak dużo jest tych nawiązań. Czy to jest jedno słowo, które pada, które jak w jednej z tych przytoczonych definicji to było za Jeniem, nie będzie w ogóle świadczyło intertekstualności. Co najwyżej o tym, że jesteśmy w podobnej przestrzeni. Czy mamy te same konstrukcje, które powracają? Sekwencyjność użycia takich samych terminów. Jeśli tak, to będziemy mogli powiedzieć z większym prawdopodobieństwem, że autor celowo nawiązuje do tego tekstu wcześniejszego. Dalej. Powracanie. Czy to jest tak, że nasza Księga Mądrości raz jeden pada w liście do Rzymian i znika na zawsze? W pierwszym rozdziale pada, jest nawiązanie w miarę jasne, odczytujemy je i nigdy więcej nie powraca. Jeśli powróci po raz drugi i trzeci i czwarty, to powracanie jako kryterium wskaże nam, że być może to chodzi o świadome nawiązanie. Z jakiegoś powodu. Jakiego? To jest do dalszego badania. Dalej, zgodność tematyczna. Czy dane teksty mówią mniej więcej o tym samym? Czy jeden tekst świętego Pawła ma jakiś powód, żeby w ogóle się odwoływać do tamtego tekstu? W naszym przypadku, zobaczmy, to jest tekst Nowego Testamentu pisany przez chrześcijanina z perspektywy jeszcze odbijającej się echem żydowskiej. Dlaczego miałby się nie odnieść do czegoś pisanego po żydowsku w kontekście helenistycznym? Czy też pewnej reinterpretacji żydowskości, reinterpretacji judaizmu w innych warunkach niż Palestyna, bo w Aleksandrii. Dalej historyczne prawdopodobieństwo. Jakie jest prawdopodobieństwo zamierzenia takiego echa? Heiss będzie używał terminu echo intertekstualne. Nie tyle intertekstualność, to właśnie echo, czy też się odbija. Wreszcie historia interpretacji, już takie prostsze kryterium, czy ktoś kiedyś w jakimś komentarzu na to wskazał. Czy to ja sobie nagle z głowy, czyli być może ze mnie, z mojego tekstu, z moich tekstów, które mam w głowie, widzę coś, czego tam nie ma, czy od 20, 30, 200 lat ludzie widzą takie nawiązanie w danym tekście. I wreszcie satysfakcja. Kryterium, które Heiss przedstawia, według Heiss jest to najsilniejsze i najważniejsze kryterium, w którym badacz zadaje pytanie, czy całość w ogóle ma sens. I jakkolwiek możemy powiedzieć, że tak, pytanie o sens jest kluczowe, to wielu krytykowało Heissa za to kryterium, bo to czy mi się wydaje, że to ma sens. Czy ta satysfakcja z tego, co zrobiłem, moja, jest wystarczająca, może być wysoce subiektywna. Więc zobaczmy w tej satysfakcji bardziej to pytanie o sens, niż czy mi się podoba to, co zrobiłem. Czy jestem zadowolony z mojej pracy. Jeśli ma sens, to dalej możemy powiedzieć, że być może to było zamierzone. W ten sposób od szerokich definicji intertekstualności przez Żeneta bardzo konkretną teorię i bardzo prostą, już nie tylko jakieś tam teoretycznie i właśnie szeroko, może być bardziej efemerycznie rozumiane przestrzenie wspólnej wypowiedzi, tylko jeden tekst i drugi tekst, świadome nawiązanie przez Heissa, tego, który położył między innymi oczywiście, to nie jest jedynym, ale jednym z najważniejszych podwaliny intertekstualności w biblistyce,
dochodzimy do naszego pytania. Czy dla katolika to jest uzasadnione? Czy my możemy tak patrzeć na tekst, nasz tekst Pisma Świętego Nowego Testamentu, bo w tym przypadku ten analizujemy, a szerzej również oczywiście starego. Przykład z listu do Rzymian Księgi Mądrości jest dość jaskrawy i bardzo ładny. Mamy Nowy i Stary Testament. I w tym kontekście dwie rzeczy. Po pierwsze, odniesienia patrystyczne. Po drugie, metoda kanoniczna, podejście kanoniczne. Najpierw patrystyka. Od zawsze, chciałoby się powiedzieć, od pierwszych chrześcijan, czyli dosłownie od apostołów, od tych, którzy chodzili za Chrystusem, od pierwszych nawróconych, którzy napisali teksty i je czytali, rozumiano stare w świetle nowego. To, co święty Augustyn wypowiedział i jest powtarzane wielokrotnie, wręcz do znudzenia, powtórzmy jeszcze raz. Nie na zasadzie banału, tylko na zasadzie niesamowicie pięknego zdania, które tak jest już pewnym klisze, ale prawdziwym. Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Bez tego zdania, dobrze znanego i wszędzie powtarzanego, nie sposób po chrześcijańsku czytać Starego Testamentu. Możemy czytać po żydowsku, używając chociażby tych reguł, egzegezy itd., itd. Ale dopóki my nie będziemy mieli odniesienia do tego, co się stało po Chrystusie, po tym, jak On chodził, wcielił się, chodził, nauczał, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, wstąpienie jeszcze liturgiczne nas czeka, ale że zmartwychwstał, to już wiemy, bo Wielkanoc była, bez tego nie przeczytamy Starego Testamentu tak, jak chrześcijanie może. Święty Hilary mówił też, że Stary Testament jako całość stanowi figurę Nowego Testamentu. Czy to jest prawdziwe? Zdecydowanie tak. My czytamy Abrahama, żeby odwołać się do czegoś, co było poruszane w zeszłym miesiącu, przez pryzmat jego wiary. Święty Paweł czyta Abrahama przez pryzmat tego, co mu daje Abraham dla wiary, żeby zanegować, w jakiś sposób zanegować prawo. Żeby powiedzieć, że to nie prawem jesteśmy zbawieni, nie uczynkami prawa konkretnie, a wiarą, tak jak Abraham, gdy jeszcze nie było prawa przecież. Nie sposób dla nas czytać Stary Testament bez kontekstu, a Nowy wyjaśnia, a w Nowym będzie ukryty ten Stary. Czyż to nie jest piękna definicja intertekstualności? Gdzie jeden tekst, Stary Testament, jest wpleciony w Nowy. I to jest definicja, którą daje święty Augustyn na wiele, wiele wieków przed tym, jak Kristeva ukuła termin intertekstualność. Jest wielką zagadką, dlaczego sam termin wcześniej nigdzie się nie pojawił. Dopiero musiał zostać ukuty w drugiej połowie XX wieku. Ale być może trzeba było rozwoju teorii literaturoznawczych, żeby nazwać to, co święty Augustyn wiedział, co święty Hilary również podkreślał i wielu, wielu innych. Tylko tych dwóch przytaczam na wkazanie. Jeśli chodzi o patrystykę, było bardzo znane, to pewnie Państwo wiedzą, czytanie w nurcie alegorycznym. Czyli Stary Testament jest pewną alegorią tego, co będzie w Nowym. To, co mamy w Piśmie, ma być alegorią. Jeśli mamy Ducha, który unosi się nad wodami w Księdze Rodzaju, my patrzymy alegorycznie. To będzie Duch Święty. To będzie tchnienie Boże. To natchnienie, które stwarza. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli my czytamy o Adamie w Starym Testamencie, to my potem odczytamy w tym zapowiedź nowego Adama. Więc mamy budowane pewne alegorie od samego początku aż do końca Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. I anegdotę mogę powiedzieć, że przez pewien czas szukałem Pisma Świętego dla dzieci. Jest to rzecz, pewnie Państwu tutaj wspominałem, straszna dla biblisty, szukać Pisma Świętego dla dzieci, bo tam jest dużo obrazków. Ja nic przeciwko obrazkom nie mam, ja lubię obrazki w książkach. One bardzo pomagają w odbiorze. Nawet w Piśmie Świętym niech będą obrazki, jeśli pomagają. Ale najczęściej są to skróty pełnego tekstu tych opowieści biblijnych. Weźmy nie tylko te brutalne, ale te proste ze Starego Testamentu, chociażby Wieża Babel, dobrze znana, czy Ogród Rajski. Nie sposób przekazać tym językiem, którym było pisane Pismo Święte. I jak dobrze, jak dynamicznie, czyli współcześnie przetłumaczone by to nie było. Więc to zawsze będzie pewien skrót. I nie ja, ale moja żona znalazła Pismo Święte, które stanowi
piękną prezentację tego, co święty Augustyn mówił. Że stare znajduje wyjaśnienie w nowym. Wybrane historie, nie pamiętam teraz wydawnictwa, ani tytułu konkretnego tej książki. Gdzieś na pewno mam zapisane, mogę to potem sprawdzić. Każda historia Starego Testamentu kończy się wprost i bezpośrednim odwołaniem do tego, że przyjdzie Jezus. Jeśli mamy Stary Testament i Dawida jako króla, to potem jest powiedziane, wydaje mi się, że nie. Nie, bo to jest też pełen tekst do komentarzami bardzo takimi dobrymi pod kątem troszkę starszych dzieci. Bo tu właśnie w tym, o czym ja mówię, nie mamy pełnego tekstu. Aha, to jest to, że porzucili tekst. Stwierdzili, nie, nie przekażemy tego tak, przekażemy pewną część opowieści z sensem. Gdy mamy Dawida jako króla, na koniec jest, ale przyjdzie nowy król, który? Oczywiście chodzi o Jezusa. Gdy mamy Egipt, plagi, ale przyjdzie inny, tam jest ratownik, postać ratownika, który ładnie oddaje to, co się dzieje. Przyjdzie inny ratownik, który uratuje naród, już wszystkich. I taki każdy tekst, tych opowieści znany z Starego Testamentu jest zuniwersalizowana i przeniesiona na Nowy Testament, że przyjdzie ktoś, że jeszcze czekamy. A potem zaczynamy Nowy Testament, już jest. I przychodzi ten nasz król i potem historie Nowego Testamentu są już bez tych odwołań, ale każda historia Starego Testamentu prowadzi prosto i bezpośrednio pod Jezusa, który ma przyjść. Co jest bardzo żydowskie, zobaczmy w tym oczekiwanie mesjańskie. Czytamy Stary Testament i czekamy na Mesjasza. Więc we wszystkim ma przyjść ten lepszy ratownik. Tak, wyszliśmy z niewoli egipskiej, ale dzisiaj czytamy to w niewoli i czekamy na kolejnego ratownika. I on przyjdzie. Był król, ale przyjdzie lepszy król. Było stworzenie, ale Bóg na nowo stworzy świat. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak się da. I to jest doskonała pozycja, która jest luźną adaptacją. Nawet bym tego Biblią nie nazywał tak naprawdę. Ale jest czymś, co oddaje świętego Augustyna w pełni. Stary Testament znajduje wyjaśnienie w Nowym. On dla nas, chrześcijan, nie istnieje bez Nowego. My zawsze patrzymy na Dawida, króla, przez pryzmat tego króla, który przychodzi. Na Melchizedeka patrzymy, my już czytając list do Hebrajczyków, trochę odwrotnie niż to historycznie było, gdzie Żydzi patrzyli na Melchizedeka, na Jezusa jako Melchizedeka. My często na Melchizedeka patrzymy, o, to jest ten, co w Nowym Testamencie się pojawia. A nie odwrotnie, że to jest ten, co w Starym Testamencie się pojawia. I tak dalej. Więc po pierwsze, szeroko rozumiane podejście intertekstualne jest prawomocne. Tak? Kwestia definicji. Dlatego tych kilka definicji wyciągnąłem, żeby pokazać Państwu, że to jest niesamowicie ważne. Że musi być definicja, żeby na niej się oprzeć, bo tych definicji jest wiele. Od skrajnie prostych, po skrajnie skomplikowane, po jeszcze inne skrajnie odbierające autorowi jakiekolwiek sprawczość, dającą ją nam, czytelnikom, tą sprawczość. Druga rzecz, podejście kanoniczne. Czyli to, co rodziło się przez Childsa Sandersa w Ameryce, w Europie również, czyli patrzenie na Pismo Święte i czytanie Pisma w kontekście Pisma. Tu fragment z Alkiera, który z tego co pamiętam pisał po niemiecku, gdzie pokazane jest, że Pismo Święte ma taką wrodzoną dyspozycję, żeby być intertekstualnością. Niektórzy powiedzą intratekstualność. Pismo jako całość, więc nie inter, między, ale w ramach, intratekstualność. Nawiązania międzybiblijne, biblijne odniesienia. Często tak dzielimy, że to, co jest odniesieniem biblijnym i to, co jest odniesieniem pozabiblijnym. To biblijne to byłaby ta intratekstualność, czyli czytanie Pisma w kontekście kanonu. Jeśli czytam list świętego Pawła do Rzymian, to wiem, że jest ich 14 w Corpus Paulinum, wiem, że są też inne i czytam to całościowo, co pozwala mi trzymać się blisko całości sensu. Nie wyrywam ksiąg z kontekstu, nie wyrywam zdań z kontekstu, tylko zawsze patrzę na całość, co daje mi taką katolicką i hermeneutyczną pewność, że to jest całość. I to jest możliwe na gruncie oczywiście wiary w natchnienie. Jeśli ktoś bada Pismo Święte bez tej wiary, dla niego podejście kanoniczne będzie o wiele słabiej postrzegane. To tak korpus uświęcony tradycją,
jako to, które się trzyma, ale dla nas to jest też pewna całość, jako przekaz bosko-ludzki, który ma nam dać to, co jest nam potrzebne. Dlatego apokryfy są ciekawe do czytania, ale nie wnoszą. Współczesne objawienia Maryjne też nic nie wniosą nowego, bo to, co ma być dane, jest zamknięte w kanonie. W XVI wieku Sobór Trydencki powiedział, że tyle, zamykamy kanon, wystarczy. Tak dopiero w XVI wieku zamknięto ostatecznie kanon. Ostatecznie. Childs, jeden z ojców opisania tego podejścia kanonicznego, pisał o osobliwej intertekstualności kanonu, która łączy i teologiczny wymiar, i literacki, i historyczny. Czyli teologia ma być jakoś spójna. Literacki to będzie ten wymiar, który bardziej interesował te definicje, gdzie tekst jest stosowaniem do tekstu. Więc tak, my, katolicy, możemy czytać Biblię intertekstualnie, jeśli tylko wiemy, co mamy na myśli, gdy mówimy intertekstualność. Jeśli wiemy, do czego się chcemy odwołać, do której z szeregu teorii, na czym oprzeć, to jest to prawomocne. Również naukowe. Czy to jest możliwe, że święty Paweł, jedno z tych kryteriów, czy jest to możliwe, że święty Paweł odwołuje się do Księgi Mądrości? Bardzo krótko, żebyśmy mogli przejść już do tekstów. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy dotknąć dwóch rzeczy. Czasu powstania i autorytatywności, tudzież kanoniczności Księgi Mądrości. Weźmy najpierw to, co jest prostsze, czyli datacja. Jeśli chodzi o list do Rzymian, to pewnie Państwo pamiętają, datowaliśmy go tak wąsko między 54 a 58 rokiem na podstawie tej inskrypcji Galiona i tak dalej, pisane z Koryntu, list. Szerokie datowanie, czyli takie, jakie znajdziemy w różnych komentarzach, które poszerzają te daty, przesuwają wcześniej, terminus postquam i antequam, to będzie między 47 a 59 rokiem. Czyli jesteśmy bardzo blisko. Kilka lat, kilkanaście. Jeśli chodzi o Księgę Mądrości, najszerzej możemy ją datować między III wiekiem przed Chrystusem, jego połową, a 130 rokiem po Chrystusie. Więc to pytanie, które zadałem, czy święty Paweł mógł mieć w rękach zwój Księgi Mądrości, jest zasadne, bo byli badacze, którzy powiedzieli, że to jest księga późniejsza niż list do Rzymian. Ale tych badaczy dzisiaj się omawia, pokazuje, po czym wskazuje się na wysokie nieprawdopodobieństwo ich teorii. Był w szczególności jeden biblista, nazywał się, imienia nie pamiętam, ale nazwisko Duvier, który stwierdził na podstawie jednego fragmentu Księgi Mądrości i jednego wersetu praktycznie, że mamy tam odwołanie do cesarza Hadriana, któremu umarł kochanek i tak dalej, stąd nawiązanie do ojca, któremu przedwcześnie zmarł syn. Na podstawie jednego wersetu wysnuł teorię, że dopiero 130 rok około to jest napisanie Księgi Mądrości. Bardzo mało ugruntowana teoria, bo bardzo słabe argumenty za nią są i punkty oparcia są nieduże. Najczęściej datuje się na koniec I wieku przed Chrystusem do 41 roku po Chrystusie. Więc być może między datą spisania Księgi Mądrości a listu do Rzymian minęło kilkanaście lat. Najprawdopodobniej jednak to jest przed Chrystusem, koniec I wieku, wtedy, kiedy już Cesarstwo Rzymskie jest w Egipcie. Historycznie możemy to potwierdzić, tak tylko rzucając językiem Księgi Mądrości, gdzie pojawią się terminy stricte związane z Cesarstwem Rzymskim, które nie mogłyby się pojawić historycznie, zanim cesarstwo tam nie wkroczyło. Jest ich kilka nawiązań, może kilkanaście, ale taki język pokazuje nam, że kontekst jest już rzymski. Wiemy, kiedy Rzym wkracza do Egiptu, wiemy, kiedy tam zaczynają się to panowanie, więc możemy datować całkiem prawdopodobnie. I potem mamy koniec rządów Kaliguli, 41 rok, po którym skończył się, czy na chwilę złagodnieją silne prześladowania, które potem znowu będą wybuchały i tak dalej. A tam mowa w Księdze Mądrości o sytuacji represji Żydów w Aleksandrii. Tam jeszcze mamy do czynienia z petycjami do Cezara z Aleksandrii. One nie są opisane w kontekście Żydów. One nie są opisane w Księdze Mądrości,
ale wyczuwamy, że te same motywacje opresji Żydów w Egipcie, w Aleksandrii i motywacje tej petycji do cesarza mogły być, więc będziemy podobnie datować te rzeczy. Zatem Księga Mądrości jest pisana wcześniej niż do Rzymu. Więc pierwsze kryterium to takie bardzo ważne. Czas powstania jest spełniony. Po drugie, czy święty Paweł mógł chcieć korzystać z takiej książki, z takiego zwoju? Czyli ta autorytatywność, przecież kanoniczność Księgi Mądrości. Dlaczego kanoniczność jest tutaj w cudzysłowie? Dlatego, że ciężko powiedzieć w pierwszym wieku po Chrystusie, na początku, o kanonie Biblii Hebrajskiej. To jest zbiór ksiąg, które są autorytatywne. Mamy oczywiście pięcioksiąg, mamy zwój proroków, mamy pisma. Ale kanoniczność niektórych tekstów w ramach tych pism wciąż pewna batalia się toczyła. Które teksty wejdą do czytania, które nie. Ostatecznie, jak wiemy, Żydzi zawęzili kanon do tego, co jest pisane po hebrajsku. Więc Księga Mądrości musiała odpaść, tak samo Księgi Machabejskie i szereg innych ksiąg, te fragmenty chociażby Daniela, proroka Daniela. Więc nie tyle o kanoniczności, a jeśli to tylko w cudzysłowie, bardziej o autorytatywności tych pism musimy mówić. Tu powinniśmy postawić pytanie, czy na przykład chrześcijanie czytają Księgę Mądrości. Bo to by dało nam asumpt do tego, żeby powiedzieć, że skoro chrześcijanie później ją cytują, odwołują się do niej, gdy czytają Septuagintę, a tak jak wspominaliśmy nieraz, Septuaginta jest pismem pierwszego kościoła. Też to ta nazwa, Biblia pierwszego kościoła, która jest już znana w Polsce, świadczy o tym. Więc skoro chrześcijanie później się odwoływali, to może święty Paweł też ją znał. I wydaje się, że tak, bo znajdziemy szereg pisarzy chrześcijańskich, którzy się odwołają do Księgi Mądrości, czy to przez cytat, czy przez aluzję. Ktoś naliczył, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś miałem zapisane, teraz nie mogę znaleźć, bodajże 111 czy 113 potencjalnych aluzji, to był pan McDonald, do Księgi Mądrości w całym korpusie Nowego Testamentu. Czy mamy tam cytaty? Być może jeden. Cytat bezpośredni, też wątpliwe, reszta to będą raczej aluzje. Ale ktoś naliczył 111 czy 113 potencjalnych miejsc. Więc mamy spełnione kryterium powstania i tego, że ten tekst gdzieś tam istniał w tym obiegu. I jeszcze jeden ciekawy cytat, zanim przejdziemy dalej. Polskiego literaturoznawcy. Jakoś tak brakowało mi naszego polskiego ogródka, a to jest bardzo dobry ogródek, jeśli chodzi o literaturoznawstwo. Więc czytajmy pana profesora Głowińskiego, który komentuje. Autorzy artykułów wprowadzającego do numeru literatów poświęconego intertekstualności renesansowej twierdzą wręcz, że pewnego typu relacje intertekstualne służą świadomemu wyeliminowaniu odwołań innych, a więc kształtowaniu repertuaru. I to mówię w kontekście kanoniczności. Odwołujemy się do tego, co ma wejść do kanonu. Ja odwołam się do Księgi Mądrości, bo uważam, że powinniśmy to czytać. Dzisiaj, gdy toczy się dyskusja na temat, czy ją czytać, czy nie. Tak mógł pomyśleć święty Paweł. To się działo i jest potwierdzone w renesansie. Dlaczego wcześniej nie mogło tak być? Dlaczego autorzy, którzy chcieli, żeby ich tekst był autorytatywny, nie odwoływali się do tekstów autorytatywnych, albo nie pisali tak, żeby być w ścisłym powiązaniu z tym, co wcześniej było określone jako ta teologiczna, historyczna i literacka spójność testamentu. Być może. Więc jeśli ktoś powie, że wtedy nie mamy kanonu, więc musimy odrzucić kwestię kanoniczności, pamiętajmy, że to są czasy, gdy Paweł pisze, gdzie kanon będzie dopiero budowany, nie tylko Nowego Testamentu. Stary Testament, dla nas stary, wtedy Biblia Hebrajska wciąż nie ma zamkniętego kanonu. To się stanie później, gdy świątyni już nie będzie. Tak, Tora jest ustanowiona, prorocy też, wcześniejsi, późniejsi, ale pisma są wciąż otwartym zbiorem. Wiele tekstów czytamy. Ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do tekstów, czy to w ogóle Pawłowo możliwe? Co mam na myśli, mówiąc Pawłowo możliwe? Czy praktyka pisarska świętego Pawła daje nam możliwość takiego spojrzenia na tekst?
Czy to, jak pisze święty Paweł, daje nam w ogóle jakikolwiek argument za tym, żeby móc tam szukać Księgi Mądrości? Tutaj widzą Państwo pięć kryteriów, w jakich Hajs, ten biblista, który pisał o echach Starego Testamentu, czy echach pism u świętego Pawła, kształtując to biblistyczne pojęcie intertekstualności na pewien przynajmniej czas, określał pisanie świętego Pawła. On twierdził, że my powinniśmy tak czytać świętego Pawła, jak on pisał, wtedy zrozumiemy świętego Pawła. I pięć takich punktów pokazał, że Paweł czyta Stary Testament i pisze nowy jako narrację o wybraniu i obietnicy. Zobaczmy chociażby tego Abrahama, który wracał świętego Pawła niejednokrotnie. Po drugie, eklezjocentrycznie, czyli Kościół jest tym, co się liczy, wspólnota kościelna. W służbie głoszenia jego zadaniem jako chrześcijanina nawróconego jest głosić. I to jest jego cel. Dalej, jako uczestnik, nie tylko obserwator, eschatologicznego dramatu odkupienia. I wreszcie, potrafiąc docenić metaforyczną relację między tekstem i naszym własnym jego czytaniem. Co to znaczy? Że święty Paweł potrafi docenić, potrafi zobaczyć swoje czytanie Starego Testamentu. Więc my też powinniśmy tak czytać. To już nasze wyjście, żebyśmy my dzisiaj czytali Pawła tak, jak on pisał, czyli w kontekście do naszego, tego, jakie jest nasze czytanie świętego Pawła, nie chodzi tylko o arbitralność. Jeśli Paweł tak pisał, to my tylko jesteśmy zobowiązani, powie Hajs, niektórzy się tym nie zgodzą, żeby czytać świętego Pawła w naszym kontekście. Oczywiście to będzie cały czas ten kontekst powiązany z Kościołem, wybraniem obietnicą, czyli tak bardzo żydowsko wybranie obietnica, czyli wyjście i Synaj, dla nas odkupienie w Chrystusie i w kontekście właśnie tego odkupienia, które się dokonało. Jeśli tak będziemy czytali, to zobaczymy, jak Paweł pisał, tak powie Hajs. Bo on tak czytał Stary Testament, potem, gdy się nawrócił również. I teraz możemy przejść do tekstów. Trzy teksty. Pierwszy, który jest, tak naprawdę cztery. Pierwszy bardzo krótki. Bo czy mamy jakiekolwiek potwierdzenie z tekstu, jakikolwiek cytat, gdzie święty Paweł powie, a w Księdze Mądrości jest napisane. Bo święty Paweł powie, że Księga Prawa to i to, że prorocy to, dzieje powiedzą, jak jest napisane w prorokach i pismach i tak dalej, i tak dalej. Czy jak jest napisane u Izajasza. Zacznijmy od Ewangelii Marka. Czy święty Paweł powie, jak pisze autor Księgi Mądrości? Nie, nigdy. W żadnym miejscu. Bo też w żadnym miejscu Nowego Testamentu nie będzie wprost powiedziane, a Księga Mądrości, a mądrość Salomona. Nie. Niektórzy powiedzą wręcz, że z tych 111, czy 113, 14 potencjalnych nawiązań jest tylko jeden cytat. I gdy mówimy o cytacie, i zabrzmi to blado, wyciągany jest ten fragment. Mądrości 24 i Rzymian 5:12. Czy rzeczywiście? Tu jest tekst Wiedzi wydanie 5. W prawej kolumnie każdego tekstu. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A święty Paweł napisze w 5 rozdziale listu do Rzymian, dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Być może gdybyśmy czytali te teksty bez zestawienia, ciężko byłoby wręcz wychwycić podobieństwo, ale niektórzy twierdzą, że jest to cytat. Na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że w żadnym innym miejscu Nowego Testamentu i Starego nie znajdziemy tych słów w takiej konfiguracji, gdzie mamy śmierć, wchodzi na świat, a tutaj mamy grzech. Grzech, asocjacja grzechu i śmierci będzie bardzo bliska. Zresztą robi to święty Paweł, gdzie pokazuje przez przykład grzechu, bo o tym mówi w 5 rozdziale, dojść do śmierci, ten sam motyw. Wejścia zła na świat. To pytanie o Teodyceę, dlaczego w świecie, który jest stworzony przez sprawiedliwego Boga, jest zło, cierpienie, grzech i tak dalej, pojawiało się od zawsze, nie tylko
po XX wieku i po dwóch wojnach światowych. I święty Paweł cytuje, niektórzy powiedzą, Księgi Mądrości w tym względzie, dając bardzo proste i teologiczne wytłumaczenie, czy też odpowiedź na to pytanie. Czy to jednak jest cytat, nie wszystkich przekona. I po to pokazuję Państwu zestawienie, żeby Państwo zobaczyli, dlaczego nie każdego to przekona, że jest to cytat. Bo choć mamy te same słowa, niekoniecznie jest to zawsze to samo. Dlatego inny tekst, w którym nawiązaniom nie sposób już zaprzeczyć. Chodzi o tekst Księgi Mądrości, 13 i 14 rozdział, w kontekście listu do Rzymian, 1:18-32. I po tym wstępie, który położył, mam nadzieję, solidne podstawy i fundament pod nasze czytanie, w takim właśnie nurcie widzenia jednego tekstu w drugim, co jest jak najbardziej uprawomocnione nie tylko współczesną teorią literatury, taką czy inną, ale też praktyką, przez co jest to, tak naprawdę, jak powiedziałem, nazwanie fenomenu w XX wieku. Fenomenu, który towarzyszył literaturze od zawsze. A Biblia, też jak to wskazałem, jest tego doskonałym przykładem. Więc przeczytajmy te dwa teksty, żebyśmy zobaczyli, czy rzeczywiście w jaki sposób. Najpierw przeczytam tekst z listu do Rzymian, czyli trochę anachronicznie. Późniejszy, żeby zobaczyć potem ten tekst, który być może przebija, z Księgi Mądrości wybrałem fragmenty z tych dwóch rozdziałów, nie całość. Znany tekst świętego Pawła. I tutaj cytuję wydanie 4 tysiąclecia. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata nie widziałem Jego przymioty, wiekuista Jego potęgi oraz bóstwo stają się widziane dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogło się wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobiznę i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych, zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezetnych namiętności. Mianowicie, kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni. Porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zawołali wzajemnie, rządzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę nic niezdatnego rozumu. Także czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, baśniom, podstępowi, złośliwości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi w tym, co złe, pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to mimo, że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. Znany tekst być może ze względu na ten wypis, spis, to jest jedna z tych rzeczy, które powraca się do tego Pawła, nie tylko u niego w Nowym Testamencie, w literaturze starożytnej, pewne katalogi wad, katalogi zalet również się pojawiają. Chociażby weźmy piękne owoce Ducha Świętego u świętego Pawła w liście do Galatów. To nie jest tak, że tylko złe rzeczy są wymieniane, dobre też. W tym przypadku akurat i w tym kontekście chodzi o te złe. A jaki jest kontekst? Są dwa konteksty. Po pierwsze, poznanie Boga z rzeczy stworzonych.
Spójrzmy na werset. Ponieważ choć Boga nie poznali, nie oddali Mu czci, nie dziękowali, a jest powiedziane wcześniej, to, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty są widzialne dla umysłu. Więc po pierwsze poznanie Boga i potem idolatria. Idolatria, która prowadzi do zła. Czyli poznanie Boga ze stworzenia plus idolatria, czyli bałwochwalstwo, jako źródło wszelkiego zła. Co na to Księga Mądrości? A raczej, dlaczego Święty Paweł to w odpowiedzi na Księgę Mądrości? Bo tak stawiamy tę hipotezę. Głupi. Już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Stwórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze, chyże, gwiazdy, dookoła wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, gdy wspanialszy jest ich władca, stworzył je bowiem Twórca piękności. A jeśli ich moc i działania wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielości piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcy. Ci jednak na mniejszą zasługują nagany, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracając się wśród Jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie mogli rychnąć znaleźć Jego Pana. A nieszczęśni w rzeczach martwych zadufani, ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro, dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. Teraz jest fragment, który wyrzuciłem, gdzie rozwinięta jest kwestia, którą tu kończymy, czyli idolatrii. I dalej, od 12 wersetu 14 rozdziału. Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa. Wynalezienie ich to zatrata życia. Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki. Zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, do tego sądzone im rychły koniec. Ojciec w przedwczesnym żalu pogrążony sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako Boga czcił on kiedyś zmarłego człowieka, a poddany ustanowił wtajemniczenia i obrzędy. A z biegiem czasu ten zakorzeniony, bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo i na rozkaz władców czczono posągi, nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście. Na odległość ludzie odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu. Nawet tych, co go nie znali, do wzmożenia kultu skłaniała dążność do sławy utwórcy. I ostatni werset jeszcze przeczytajmy. I nie dość, że zbłądzili co do poznania Boga, ale ponadto żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, to tak wielkie zło nazywają pokojem. To pokazuje, że kwestia poznania to nie jest tylko 13 rozdział i pierwsze 10 wersetów, ale mamy płynne przejście do idolatrii. To jest ten werset, o którym wspomniałem, 15 werset 14 rozdziału z tym ojcem. Niektórzy tutaj widzieli tego Hadriana, który sporządził postać swojego kochanka i deifikował go. Tu oczywiście widzimy ten cały kult władców, który był wprowadzany i tak dalej, i tak dalej. Niemniej spięte jest tym ostatnim wersetem 22 poznanie Boga lub niepoznanie Boga raczej w tym przypadku z idolatrią. Jeśli zestawimy te teksty już jeszcze bardziej wyjęte i fragmentaryczne, nie w całości, widzimy podobieństwa. Przede wszystkim to, co się rzuca na pierwszy rzut oka nam w oczy, głupi z natury wszyscy ludzie, po lewej stronie Księgi Mądrości, po prawej, to bowiem co Bogu można poznać, jawne jest wśród nich i tak dalej. Dlaczego możemy uważać, że jest to celowe nawiązanie, że jest to aluzja? Dlatego, że nie ma żadnego innego tekstu w Starym ani Nowym Testamencie, który powiedziałby o poznaniu Boga z rzeczy stworzonych. Argument Tomaszowy, jeden z pięciu, że poznajemy Boga, nie jeden z pięciu, przepraszam, ten argument Tomaszowy, ale Tomasz za chwilę, że możemy poznać Boga patrząc na świat, który w tych pięciu się będzie objawiał oczywiście, ale jest to szerszy motyw Tomaszowej teologii.
pojawia się w starożytności, w księdze żydowskiej, pisanej po grecku. Tą greckość bardzo widzimy, gdzie mamy ogień, wiatr, powietrze, chyże, gwiazdy dookoła. Ogień, wiatr, powietrze to są elementy. To są te rzeczy, które uznawano za początek. Filozofia grecka szukała całkiem szeroko tego, co będzie początkiem wszystkiego. Ostatecznie wiemy, dla nas chrześcijan tym początkiem będzie logos, na początku było słowo. Obok tego ognia, wiatru i powietrza niektórzy, to w Efezie, też mówili, że logos jest tym prapoczątkiem, że to z tego logosu, ze słowa, czy też szerzej rozumianego, będzie cały wszechświat potem tworzony. Więc to po pierwsze, nie znajdziemy nigdzie indziej takiego motywu. Po drugie, połączenie tych dwóch motywów, bardzo ścisłe, poznania z idolatrią. Idolatria jako źródło zła sprawia, że możemy mówić o ścisłym powiązaniu. Gdybyśmy chcieli się wgryźć jeszcze bliżej, znajdziemy konkretne wątki i terminy, które powracają. Nie tylko na zasadzie luźnych rzeczy, ale na zasadzie mniej więcej, właśnie w każdym momencie, swoistej strukturyzacji. Czyli, tak jak święty Paweł podejmuje pewne terminy i wątki, tu mamy list do Rzymian po lewej stronie chronologicznie, werset po wersecie pokazane, Księga Mądrości mniej więcej będzie podążała za tym samym tokiem myśli, choć szersze nawiązania, jak to Państwo widzą, przy Rzymian 1, 23 i 23a znajdziemy nawiązania do 12 rozdziału Księgi Mądrości. Więc gęstość to jest tylko wybór za księdzem Robaniukiem. Pewnych potencjalnych nawiązań jest dość duża. Jeszcze dwa teksty nam zostały, które chciałbym, z którymi nie chciałbym się spieszyć, żeby to pokazać, żeby to pytanie po co wybrzmiało na koniec dobitnie i jasno. Dlatego z tym jednym tekstem i jednym potencjalnym wersetem, który łączy te księgi, dzisiaj Państwa pozostawię. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że współczesne teorie, które możemy pomyśleć sobie, no przecież święty Paweł nie wiedział o tym. Święty Paweł nie znał Christevy, nie znał Barca, nie znał Żeniego Kalera, czy Żeneta, czy Błowińskiego. On tego wszystkiego nie słyszał. Więc jak on może pisać w nurcie intertekstualności? Jak on może być intertekstualistą? Otóż może. To, co my dzisiaj nazywamy bardzo technicznie, mając być może większą świadomość tego, jak działa ludzki umysł i gdy my piszemy od razu, gdy mówimy, odwołujemy się do innych rzeczy. Lubimy powtarzać rzeczy, które znamy w nowych kontekstach, bawiąc się słowem. Spójrzmy na jakąkolwiek książkę. Ja wciąż jeszcze kończę Empuzję Tokarczuk, który nie byłby tą książką, gdyby nie było Czarodziejskiej Góry. Więc to nie jest tak, że to tylko Joyce i Odyseja, Ulysses i Odyseja. To nie jest tak, że tylko starożytność, Stary Nowy Testament, czyli wielkie rzeczy. To każda konkretna książka jest intertekstem. Oczywiście w węższym rozumieniu samych tekstów, jak i w szerszym rozumieniu tekstów kultury, czyli też tego, co się dzieje w muzyce, w sztukach plastycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc można czytać świętego Pawła intertekstualnie i przez to w jakiś sposób on jest, widzimy w nim przez ten intertekstualizm, mam nadzieję, że Państwo również pisarza żydowskiego, przez to odwołanie do tych metod, które mówiliśmy miesiąc temu, gdzie rzeczywiście na tym też to polegało. Podobne słowa, no to złapmy je razem, może coś zrozumiemy lepiej, czego nie rozumiemy. To samo będzie w Nowym Testamencie, to samo będzie dzisiaj współcześnie w literaturze. Jak i pisarza greckiego, gdzie to odwołanie do Księgi Mądrości helenistycznej. Bo w tekście stricte żydowskim, jeśli pojawiłby się taki ogień, wiatr, powietrze, to w zasadzie by się nie pojawił. Trzeba było filozofii greckiej i helenizmu, żeby coś takiego ułożyć obok siebie i powiedzieć, że to rządzi świata według kogoś. Trzeba znać tą filozofię, to podejście do świata, żeby móc zobaczyć w tym też jakąś myśl żydowską i zobaczyć przez kontrast, że tamto nie, a
a tutaj będzie coś większego. Dla Żydów oczywiście Bóg jedyny, dla nas to będzie Logos i tak dalej. Więc te dwie rzeczy, święty Paweł jako intertekstualista łączący żydowskość w kontekście księgi helenistycznej, przynajmniej po grecku, gdzie Paweł też pisze po grecku, mam nadzieję jest takim współczesnym łącznikiem do naszego Pawła jako Greka, bo ta kultura grecka też jest nam dużo bliższa niż kultura żydowska. Następnym razem dwa teksty, w zasadzie cztery teksty, bo dwie pary tekstów z Listu do Rzymian i z Księgi Mądrości, plus pokazanie w jaki sposób filozofia grecka i cytaty ze starożytnych Greków, już pozabiblijne, nie intratekstualne, ale ekstra, wniknęły do listów Pawłowych. I mam nadzieję, że Państwa tymi teoriami nie zmęczyłem, a może choć trochę zaciekawiłem. Jeśli było dzisiaj mało tekstów, które obiecywałem, następnym razem będzie ich więcej. Mamy podstawę, żeby w nie wejść bez strachu przed postmodernizmem, który był i chyba wciąż jest nam jakoś często potrzebny, żeby coś tam zrewidować. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, za tydzień. Thank you.